Siemaneczko, z tej strony Ania i dzisiaj pokażę Wam moje wszystkie małe lole i myślę, że będzie Wam się filmik podobał, więc zostawcie pod tym filmem łapkę w górę i suba. Dobrze. Zaczniemy od otwierania loli w kapsule. I mi się trafiła akurat taka śmieszna, taka malutka. Dobrze. I tutaj miała taki wałek, jak możliwe, że wiecie, bo możliwe, że mieliście tą lol. I ma tutaj grzybyczek, którym można czesać jej piękne włosy. No i trochę tutaj też pozmieniałam, bo tutaj akurat będzie ubranko, bo nie miałam w co zapakować. O, widzicie? O, matko, wszystko się wywaliło, matko. Gdzie jest jej but? Ona ma takie buciki, o, takie czarne. Ło. I takie, no takie ubranko magika takie. O, jeszcze tutaj ukryłam jej pelerynkę, taką czerwoniutką. I patrzcie, tutaj ma takie, no, takie włochaty, takie fajne. I tutaj ma też serduszko, gdybyście zauważyli. I taką fajną czapkę magika. Dobrze. Zacznijmy ją ubierać. Najpierw niech będą gadki, ponieważ one się nie wsuną na te. Dobrze, to teraz założymy buty. I są butki. Bardzo ładnie jest ubrana, ale jeszcze bluzeczka. Bo kto chodzi bez bluzeczki? O, jest, założyłaś. O, widzicie? I jeszcze ta opaseczka. Widzicie? A teraz przejdziemy do... O, jeszcze chcę Wam coś pokazać. Tutaj ta pokrętło, tutaj jest takie coś i można tutaj zrobić takie siedzenie. Takie oto ma piękne włosy i tak się prezentuje w siedzonku i ma ładne ubranko i kapelusik. No i tutaj ma też gumeczki. No i wygląda trochę jak magik. Może z kapelusza wyciągnie królika. I ma też białe rękawiczki. Tak się prezentuje lalka i widać, że z tyłu na jej pelerynce, która jest milutka, ma takie serduszko mini i cała jest taka fajna. No i tak się mniej więcej ona prezentuje. Myślę, że Wam się film podobał i proszę zostawcie pod tym filmem subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję, pa!